Witajcie serdecznie po raz kolejny. Postanowiłam ugotować zupę z ryb. Tu mam jedną czerwoną rybę oraz kilka białych filetów. Dołożyłam, jak to się nazywa? To zielone tutaj, jak to się nazywa? Boże święty. No tam, mniejsza z tym. Dołożyłam to tylko, żeby był lepszy smaczek oraz troszkę wegety, wody. Teraz to będzie się gotować. A tutaj pokroiłam warzywka różne. No, kapusta, to są, o Chryste Panie, no warzywka różne, z czego, no marchewkę, szybko na rozpoznanie, tak, co tu jeszcze mamy, coś tam jeszcze było na dole i cebulę muszę pokroić jeszcze. Zupa rybna to jest taka na zasadzie, jak w Grecji robią, to powinno się wrzucić, a pomidora jeszcze dałam, całego pomidora, tak przekrojonego prawie na cztery, znaczy o co chodzi, po prostu naciąć pomidora na cztery, a nie przekroić, cebulę, dwie, trzy cebule też naciąć, kawałek ziemniaków trochę, marchewki, tam różne rzeczy dodają, to jest przepyszna zupa na koniec wychodzi, tylko że mnie trochę odstrasza fakt, że trochę ości można znaleźć w tej zupie w warzywach. Także teraz osobno ugotuję najpierw ten rosół, ten wywar z ryby. Później wyjmę całą tą rybę, która ma ości, plus te filety, które nie mają ości. No ale ja nie chcę, żeby były ości w warzywkach, a warzywka pokroiłam na drobno, po to, żeby było łatwiej dzieciom i mojemu mężowi i sobie, żeby było łatwiej zjeść jako zupę, a nie żebyśmy się tam rozszczepiali, jak to wszystko ugryźć. Także ja zrobię taką swoją wersję bez ziemniaków. Dodałam właśnie szparagi dodałam. Także zupka dalej. Warzywna, bardzo zdrowa, nie dodam oleju. Dodam trochę tych przypraw, tej mieszanki właśnie dla cukrzyków. To są wszystkie przyprawy, które regulują cukier. Trochę soli, pieprzu, trochę wegety i wszystko będzie gotowe. Dobra, to idę kroić cebulę. Na razie, pa, pa.